Już tylko tydzień pozostał do ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych. Dla kandydatów w kilkunastu miastach województwa śląskiego, w których nie doszło do wyborczego rozstrzygnięcia w ostatnią niedzielę, to ostatni moment na przekonanie do siebie wyborców. O tym, jak wyglądają plany kandydatów na ostatnie dni kampanii w Tychach i Będzinie, Fatima Orlińska. Żaden z kandydatów nie ma wątpliwości. Ostatnie dni przed ostatecznym wyborczym starciem to najtrudniejszy czas w całej kampanii. Zmęczenie wieloma tygodniami pracy daje o sobie znać, a elektorat mobilizować trzeba. Nawet jeśli do zwycięstwa w pierwszej turze zabrakło niewiele. Na Łukasza Komuniewskiego głosowało w niedzielę ponad 43% biorących udział w wyborach mieszkańców Będzina. Tych, którzy na niego nie głosowali, chce przekonać planami na kolejną kadencję. Budowa basenu zewnętrznego, remont i modernizacja, rewitalizacja tak naprawdę cementowni Będzin to będą te, powiedziałbym, najbardziej spektakularne projekty, które będą realizowane, ale oprócz tego, czy to remont szkoły podstawowej numer 9, czy szkoły podstawowej numer 3, przedszkola numer 15, jest jeszcze kilka ulic w Będzinie, które wymagają remontu. O swoich priorytetach dla Będzina opowiada też kontrkandydat obecnie rządzącego prezydenta Konrad Dziuba, który startuje z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Debiutant w wyborach samorządowych w pierwszej turze zdobył ponad 27% głosów, a swój program pod hasłem Czas na Będzin oparł o 50 konkretów na 5 lat. Jak sam mówi, zachęcając do oddania na siebie głosu, często słyszy, że lokalna społeczność potrzebuje zmian. Jeśli chodzi o kluczowe decyzje dla Będzina, to przede wszystkim kwestie kadrowe w spółkach miejskich. To znaczy, my dalej nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której mamy nierentowne podmioty, mamy kuźnię kadr w Będzinie, czyli szukanie jak najszybciej oszczędności, powiedziałbym, jeśli chodzi o kwestie funkcjonowania samorządu. To po pierwsze. Po drugie, takie moje personalne decyzje, czyli rezygnacja z samochodu służbowego, to jest coś, co pozwoli wzmocnić budżet obywatelski, no i praca jak najszybciej nad tym, aby powołać Radę do spraw osób z niepełnosprawnościami. Ja wczoraj spotkałem się z opiekunami tych osób, taka deklaracja wczoraj padła. Na bezpośredni kontakt z mieszkańcami stawia również Maciej Gramatyka, obecnie pełniący obowiązki prezydenta Tychów. Mówi, że choć w samorządzie ma wieloletnie doświadczenie, z tak brudną kampanią przepełnioną hejtem jeszcze się nie spotkał. Tychy nie potrzebują rewolucji, ale ewolucji, mądrego rozwoju na miarę dzisiejszych czasów i pewnych wyzwań, które są. Samodzielność energetyczna, samowystarczalność energetyczna to jest coś, czym chciałbym się zająć jak najszybciej. Już teraz mamy klaster energetyczny i firmy, które produkują energię elektryczną, a produkują jej więcej niż same potrzebują, więc jest to sposób na to, by ograniczyć koszty na przykład placówek oświatowych czy innych instytucji miejskich, tworząc takie wyspy energetyczne. Rywalem Macieja Gramatyki w walce o prezydencki fotel w Tychach jest Sławomir Wróbel, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, który dzisiaj nie znalazł czasu na spotkanie z nami. Pierwszą turę wyborów wygrał Gramatyka, zdobywając ponad 46% głosów. Jego rywala poparło 23% głosujących.